Drodzy Państwo, wznawiamy 36. sesję Rady Gminy 14. Jesteśmy w punkcie 11. Delegowanie radnych. Podjęcie uchwał w sprawie delegowania radnych. Tutaj mamy uchwałę delegującą pana Zbigniewa Urmańca i panią Annę Brydniak do udziału w wizji lokalnej w sprawie rozważenia możliwości udostępnienia miejsca pod przyczepę gastronomiczną w pobliżu skrzyżowania ulic Tela Saliskiego Florera. Potem druga delegacja to jest delegowanie pana Jerzego Ciepieli, pani Weroniki Szelengiewicz i pana Marka Ziemiańskiego do udziału w wizji lokalnej w sprawie braku miejsc parkingowych przy ulicy Śliwkowej 32. I trzecia delegacja, delegujemy panią Zofię Ziarkowską i panią Halinę Krzynowek do udziału w odbiorze prac w zakresie sadzenia drzew i krzewów na terenie dzielnicy 14. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Pani Bożena Stanek. Do trzeciego paragrafu. Sadzenie drzew i krzewów tam. Nie będę mówił do mikrofonu, chyba że pani słyszy? Słyszę. Pani się odbije bliżej. Myślę, że wystarczy. Mamy dobre dyktafony. No dobra, co przez pani coś słyszała? Jeszcze kogo? Pani Bożena Stanek zgłasza poprawkę, żeby pana Piotra Nowaka dopisać do delegacji paragrafu trzeciego, tak? Czyli do pani Zofii Ziarkowskiej i do pani Haliny Krzynowej, tak? Okej. Okay. Rozumiem, taka poprawka. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia są? Nie widzę, w związku z czym poddaję pod głosowanie najpierw tą poprawkę, a potem cały projekt uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść ręki. 21 za. Teraz poprawka została wprowadzona jednogłośnie i teraz poddamy pod głosowanie uchwały wraz z wprowadzoną poprawką. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem całej uchwały? Proszę podnieść ręki. 21 za. Dziękuję, uchwała została przyjęta.